podjęli nasze zaproszenie i przyszli do Fundacji Rozwoju Edukacji Pracy Integracji i do warsztatu terapii zajęciowej Jana Pawła II, który ma sporo do powiedzenia. Jesteśmy bardzo aktywną jednostką i dużo u nas się dzieje, nie tylko na co dzień w ramach terapii zajęciowej, którą codziennie prowadzimy, rehabilitacji społecznej, zawodowej, ale też robimy większe wydarzenia. Jednym z nich jest to, że w ostatnim czasie, czyli od kwietnia, żyjemy tak ogólnopolsko. W kwietniu przeszliśmy casting do programu Autentyczni, a w sierpniu zaczęliśmy go produkować. Od sierpnia jeździmy do Warszawy co jakiś czas, co tydzień, dwa tygodnie i przygotowywaliśmy się do poprowadzenia tego programu. Do poprowadzenia, czyli w aktywnej formie, do bycia dziennikarzem. I tymi dziennikarzami byli uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej, uczestnicy Fundacji REPI. Pomysłem było to, żeby program prowadziły osoby w spektrum autyzmu. No i mamy te osoby tutaj z nami i mamy panie terapeutki, które przygotowywały uczestników, pracowały z uczestnikami. Pani Katarzyna Rak, pani Marzena Szewczyk, pan Krzysztof Mitera, pan Dawid Niedź, pan Kamil Cedrowski, pani Justyna Pałka, pani Marlena Morys i pan Sebastian Kołodziej. To jest nasza ekipa, która jeździła. Parę osób się wykruszyło. To było dość stresujące wydarzenie, więc ze stresu parę osób odeszło, bo nie wytrzymywało, bo faktycznie to było wyzwanie. Przede wszystkim dużo zmian, cały czas zmiany. Na przykład jedziemy do Warszawy i po drodze okazuje się, że oni zmienili godzinę. Gdy dojechaliśmy do Warszawy, to znów zmienili godzinę spotkania. Niesamowite, to naprawdę było bardzo stresujące. Mnóstwo takich było sytuacji, to była ciągła zmiana. A po drugie, niektórzy obawiali się, że gdy będą widziani w telewizji, to przy komisjach, które ich czekają albo w ZUS-ie, albo w orzekaniu o niepełnosprawności, że członkowie komisji uznają, że skoro jesteś w telewizji, to, no, to jesteś pełni sprawny i że zabiorą rentę. I te obawy są całkiem słuszne. Nasi uczestnicy cały czas są orzekani. Widzimy, z jakich powodów nie dostają różnych świadczeń, które powinny im się należeć. To może ja oddam głos wszystkim Państwu, żeby powiedzieli coś z tym programem najpierw, dobra? Formuła tego programu jest wzorowana na programie, który się już sprawdził we Francji, Detox bodajże, i byliśmy też bardzo ciekawi, jak się na naszym rodzinnym gruncie ta formuła sprawdzi. Jest to program, który myślę, że jest potrzebny z tego względu, że coraz więcej osób mamy już na etapie przedszkola, a potem szkoły z orzeczeniami i trzeba się przygotować na to, że coraz więcej osób w naszym otoczeniu będzie miało orzeczenie spektrum autyzmu albo coś takiego, z czym będziemy musieli się zmierzyć jako społeczeństwo. Myśmy się przygotowywali w sposób dość spontaniczny, trzeba było być elastycznym, się tak jakoś dopasować do terminów, ale myślę, że nauczyło nas to takiej też elastycznego podejścia do tematu. Myślę, że było warto. Wyglądało to w wielkim skrócie tak, że dostawaliśmy najpierw był casting, od tego trzeba zacząć, tak? Znaczy tak, do programu dostaliśmy się z polecenia i dobrej współpracy zaprzyjaźnionego warsztatu z Lublina i twórczyni tego warsztatu, pani Marii Pietruszy-Budzyńskiej, i dzięki tak naprawdę jej i poleceniu dla telewizji mogliśmy uczestniczyć w castingu. Przyjechała do nas ekipa z TVN-u, uczestnicy, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w programie, bo mieli namiastka tego, w jakim to będzie zakresie. Uczestniczyli tutaj w holu poprzez zadawania różnych pytań, w formie też zabaw, trochę też przy muzyce, opowiadali o sobie, co by chcieli też uzyskać przez taki program. I na podstawie tego Państwo, którzy z Golden Media, wybrali sobie tych tak naprawdę dziennikarzy i tą publiczność. Dzięki temu jesteśmy też w tym programie. Tak jak tu koleżanka wspomniała, przygotowywaliśmy się wszyscy wspólnie.
uczestnicy dostawaliśmy zakres informacji odnośnie planowanych gości w postaci artykułów, życiorysu, tak. Zagadnienia, na które warto zwrócić uwagę w życiorysie osoby, z którą będziemy później rozmawiać, tak. Tak, i założeniem też było, żeby wyszukiwać takich informacji, których nie ma zawartych, i pójść w ten deseń pytań, których jeszcze nikt nie zadał. Uczestnicy mieli swoje pomysły, jeśli chodzi o pytania, ale potrzebowali też takiego wsparcia, pytali nas terapeutów, pytali też również pozostałych pracowników warsztatu, gdzie też mogli liczyć na wsparcie i pomoc, zaangażowanie też w domu poprzez pomoc siostry, brata, mamy, taty. Więc, ale tutaj też wspólnie żeśmy później ćwiczyli te pytania, zadawaliśmy sobie je na głos, udawaliśmy też czasami, że to my jesteśmy panem Robertem Makłowiczem albo panią Natalią Kukulską, żeby uczestnicy sobie mogli w ten sposób jakoś pokonać troszkę swoją tremę, stres. Jakie informacje trzeba było znaleźć, zanim rzeczywiście ten mikrofon do ręki można było wziąć? Trzeba było ułożyć pytania. Mhm. Takie jeszcze praktycznie nie było. To było trudne zadanie? Było trochę trudne. Mhm. A gdzie szukałeś takich informacji? Czy trzeba było gdzieś poczytać jakieś artykuły? Mieliśmy artykuły, no, od nich dostaliśmy. Mhm. Specjalne artykuły czytaliśmy w domu i przygotowaliśmy. Pytanie, też nam terapeuci trochę pomogli. Mhm. A powiedz mi, to było dla ciebie trudne zadanie, wcielić się w tego dziennikarza? Jak to wyglądało? Na początku tak, a potem już emocje zeszły. Emocje zeszły, czyli co, tremy nie było potem? Potem już nie. Za pierwszym pytaniem miałem, ale potem zeszły. Mhm. A powiedz mi, w ogóle podoba ci się to bycie dziennikarzem? To jest fajny zawód, czy raczej nie? Nie, trudny. Trudny. A jak myślisz, dlaczego? Stresujący przede wszystkim. To fakt. Stresujący. A powiedz mi, obecność kamer, ekipy, kręciło się dużo ludzi. Kamery było wszędzie, ale potem ja już nawet nie zwracam uwagi. Czyli trama minęła, tak? Z kim najciekawiej było podczas tego programu? Najpierw było z Makłowiczem, a potem było z Natalią Kukulską. Mhm. Mieliście okazję z nimi porozmawiać po programie, na przykład jak skończyliście już nagrywanie? Mieliśmy. Jakie są te gwiazdy, które znamy z ekranu? Takie bardzo fajne, można z nimi fajne, spokojnie tak. Porozmawiać? Można. O czym z nim rozmawialiście? No ja osobiście nie rozmawiałem z nimi, bo uciekłem na pole. Odreagować stres? Dwa odcinki pilotażowe, będą kolejne? Jak to jest teraz ułożone? Wszystko zależy od oglądalności i od dochodu z tego programu. Na początku roku rozmawialiśmy o 8 odcinkach, później zeszło do 4. Jeszcze w umowie mieliśmy 4 wpisane, ale w którejś wersji już umowy nie było mowy o odcinkach, o ilości odcinków. Umowę mamy podpisaną do końca 2024 roku, jednak bez gwarancji ilości odcinków. Producenci telewizja TVN zobaczyli, czy na tym zarobią, jak to się przyjmie. Okazało się, że pierwszy i drugi odcinek, te pilotażowe 1 i 2 listopada, miały oglądalność z wszystkich dużych telewizji w Polsce. Największy było TVN. Najwięcej ludzi wtedy oglądało właśnie ten program. Więc być może będziemy jeszcze produkowali ten że program, być może jeszcze będziemy brali w nim udział. Będą inne osoby. A są takie osoby, które byście ewentualnie chcieli przepytać w kolejnych odcinkach? Z kim byście się chcieli spotkać? Nie wiem. Ja nie mam takich. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Kto się zgodzi, ten będzie, tak? Marlena, ty miałaś, cieszyłaś się, że będzie jedna osoba, która później okazało się, że nie będzie jako gość. Tak? Opowiesz? Tak, owszem, bo zamiast, no bo najpierw miałby, Mata. Mhm. I bardzo się tego cieszyłam, ale potem zmienili na panią Natalię Kulską. No ale też fajna osoba. Czy to jest duże przeżycie, na przykład spotkać się tak oko w oko z osobą, którą zna się z telewizji? Bardzo duże przeżycie. Tak. Na
Magdalena, może powiedz, bo ty uzyskałaś autograf od pani Natalii Kukulskiej i byłaś bardzo, bardzo blisko. Chwilę sobie z nią porozmawiałam. Jest to osoba bardzo ciepła. No, to nie jest tak, że nie wiem, gwiazda, no bo na przykład niektóre gwiazdy są, jakby to powiedzieć, są bardzo gwiazdorzą, a u pani Natalii tego nie było widać. Czyli bardzo bezpośrednia tak, była taka w kontakcie, tak? Tak. Mhm. Warto było wziąć udział w takim programie? No warto było, mi się kiedyś marzyłam, jak byłam dzieckiem, żeby wziąć udział w takim właśnie wydarzeniu. Czyli co, można powiedzieć, że spełniłaś marzenie? Tak, jedno z których miałam już coś innego mi się spełniło i drugie tak samo. No to super, gratuluję w takim razie. Dobrze, kochani. Część materiałów było nie wyemitowanych, no nie? No tak. Program trwał 35 minut w telewizji. No, nagranie było 2,5 godziny. 2,5 godziny każdego odcinka. Czy może chcecie coś powiedzieć, co nie zostało wyemitowane? Coś śmiesznego, coś trudnego? Czy się wkurzali, czy śmiali się, czy publiczność się śmiała, czy cokolwiek? Bo 2 godziny jest do powiedzenia, nie? Jest tajemnicą. To jest najcenniejsze. To, czego nie było widać. Zasada nie obowiązuje. To już zasada Las Vegas nie obowiązuje. Mieliśmy taką zasadę między sobą, jak żeśmy jeździli, bo troszkę na wesoło też autokarze, poprzez pokonując stres, spotykały nas różne przygody, różne takie śmieszne sytuacje. Sami żeśmy je czasem inicjowali. Nawet tak przez przypadek, niezaplanowane może tak, ale tutaj mieliśmy taką zasadę, którą wymyślił pan kierownik, że obowiązuje nas zasada Las Vegas, czyli cokolwiek wszystko się wydarzy, to zostaje między nami i w autokarze. Ta zasada Las Vegas, czyli jest Las Vegas, wszystko zostaje między nami. I tak zostało, tak? Tak. Do zakończenia zdjęć. Mieliśmy tak, bo mamy w umowie bardzo dużo kary, 100 tysięcy złotych. Jeśli powiemy coś, czego nie mogliśmy powiedzieć na początku, to faktycznie było trudne i uczestnicy ani słowa nie mówili, co było dla nas też niesamowite, że mówili, nie mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć, więc są, świetnie dotrzymują słowa, są odpowiedzialni za to, co robią, można im powierzyć tajemnicę, więc to stąd się wzięło. Teraz już możemy troszkę więcej powiedzieć i faktycznie było kilka ciekawych pytań, śmiesznych pytań, także naszych uczestników na planie, którymi można było się podzielić, nie? Mówimy, czy nasza uczestniczka Magdalena na spotkaniu z panem Robertem Markłowiczem to pytanie właśnie zostało nie wyemitowane. Tak, tak jest, dziękuję. Ale jest, Marlena zadała pytanie, które rozśmieszyło wszystkich dookoła, naszą publiczność. Marlena, może je zadasz teraz, powtórzysz? O co zapytałaś pana Roberta? Powiedz. Już teraz możesz. Nie pamiętam. Marlena, i zaprosiłaś pana Makłowicza do nas, do pracowni. A ty co robiliście z panem kierownikiem w PGD? Szerowe Jak brzmiało pytanie? Czy robił pan szerowe pipi? Jak nasz pan? Jak nasz pan kierownik? Tak, ta sama nazwa zbudziła, że tak powiem, śmiech na sali, ale pan Makłowicz odpowiedział na pytanie, ale Marlena też dała się z nim rozmowę, poprowadziła dalej rozmowę i zaprosiła pana Roberta do nas, do warsztatu, aby właśnie wskazać i upiec wspólnie te serowe pipki. Zaprosiłam pana Roberta Makłowicza. No, powiem Państwu, że fajnie byłoby z panem Robertem upiec te serowe pipki. Przyjął zaproszenie? Przyjął. Tylko nie zostało to w telewizji wyemitowane. Mnie bardzo cieszyło to, że uczestnicy byli w stanie wejść w dialog z tymi gwiazdami, z panią Natalią i z panem Robertem. No imponujące, bardzo duży stres, mnóstwo kamer wokoło.
obcy ludzie, cała ekipa, bardzo, bardzo dużo ludzi, cały czas jakieś wymagania, a oni sobie potrafili albo doprecyzować pytanie, albo odpowiedzieć na pytanie gwiazdy, gdy prosiła o doprecyzowanie pytanie, albo jeszcze dopytać o coś, także to nie było takie wstanie powiedzenia albo przeczytanie pytania, tylko po prostu rozmowa. Tak imponowało mi to bardzo. W tym stresie ogromnym, który tam był, bo był naprawdę bardzo wysoki poziom stresu. No właśnie, ja zapytam, bo my mówimy tak, pan Robert, pani Natalia, a na planie przecież był jeszcze pan Maciek Krztur. Jego rola, do czego się sprowadzała, miał pan jakoś pomagać? No właśnie, jak pomagał? Wskazywał po prostu osoby, które miały zadawać pytania. Mhm. Mówił ciepłe rzeczy, chwalił. Tak. Pomagał trochę? Możecie to powiedzieć. Jak ktoś się zaciął, to pomagał, po prostu przypominał pytanie, tak, ułożyć pytanie i... Czyli był takim wsparciem z zaplecza, takim suflerem trochę, tak? Zwracał się po imieniu do każdego z osobna, także te jego umiejętności aktorskie, umiejętności zapamiętywania, tutaj widać było, że się przydały bardzo i był taką osobą, która myślę, że trochę tego stresu z naszych uczestników zdjęła, tak myślę. Stworzył taką atmosferę bardziej taką kameralną, taką... Był takim rodzajem łącznika między oboma światami, tak? Tak, to dokładnie taka właśnie była jego rola. Tak miał nas wprowadzić w ten świat tej telewizji i myślę, że się to udało. Nie było aż takiego wielkiego stresu przez większość czasu dzięki temu. No, później myślę, że było to zorganizowane w taki sposób bardzo przyjazny dla wszystkich naszych uczestników, gdzie można było stopniowo wchodzić w ten temat i gdzie zapewniali nas na każdym kroku, że jeżeli ktoś się zestresuje, to może odejść na chwilę, może wyjść, może sobie odpocząć, ochłonąć. Nie było takiego reżimu, nie było takiego stresu, jaki byłby przy normalnej pracy, gdzie jest ta rozmowa jeden na jeden, no i trzeba... Ta produkcja idzie w innym tempie, tak? Tak, tak. To było tak raczej na spokojnie. Tak, to też mówili na premierze odcinka, że po raz pierwszy produkowali odcinek w taki sposób, że nikt nie był wulgarny, wszyscy byli spokojni, wszyscy przychodzili z przyjemnością, że to było zupełnie coś innego dla nich. Bardzo stresującego też, bo nie znali wcześniej osób ze spektrum, bardzo liczyli na nas. To chyba oni mówili, byli bardziej przerażeni, z kim się spotkają, jak to wyjdzie, co z tego będzie, bo żyli też stereotypami, niż my, że trzeba pojechać, nauczyć się i przygotować jakieś pytań, materiał obrobić. Do tego byli zestresowani faktycznie i byli bardzo mili dla nas. Całe wsparcie, opieka, którą nam tam dawali, gdy zostawaliśmy na noc i pod względem i żywieniowym, i lokalowym, i faktycznie troski o nas była bardzo duża. Obiecali też, były takie trudne momenty dla naszych uczestników, także naszych uczestników, które może lepiej, żeby nie były publikowane w telewizji. Świetnie by się sprzedały, ale może lepiej, żeby ich nie publikować, więc ich nie publikowano. Więc tak. Zapewniali nas, że tak będzie, że różne zachowania, które mogą być źle odebrane, będą wycięte, więc faktycznie tak było. Poczekaj sekundę, ja muszę tam przejść do ciebie. Nie, Polacy nie są przyzwyczajeni do różnorodności jakiejkolwiek, a neuroróżnorodność to jest coś, co dopiero jakby pojęcie się rozwija i dopiero uświadamiamy się. Dopiero od 30-40 lat w Polsce przyzwyczajamy się do osób z niepełnosprawnością, a tutaj jeszcze jakaś specyficzna niepełnosprawność. To nie jest wózek ani biała laska, tylko jeszcze jakieś dziwne zachowania. Stereotypowo dziwne zachowania i żyjemy w bardzo stereotypowym świecie, takim, który nie do końca wie, na czym to polega. Dlatego też nazywa się to spektrum autyzmu, ponieważ nasilenie różnych zachowań, cech tych osób oraz mnogość tych cech jest tak duża, że jest to już spektrum. Nie nazywa się to sama autyzm, nie ma już zespołu Aspergera, teraz jest tylko spektrum autyzmu. Jest to bardzo potrzebne. W Polsce żyje całkiem sporo osób, a mnóstwo jest orzekanych, diagnozowanych w dzieciństwie. Bardzo duża liczba osób, więc powinniśmy się przygotować i mentalnie, i środowiskowo, i architektonicznie, i w każdy inny możliwy sposób, żeby tym osobom ułatwić jak najbardziej życie.
Na pewno tym osobom też będzie lepiej się pracowało, gdy żyło, pracowało, bo też podejmują pracę. Gdy środowisko, z którym się spotykają, będzie przynajmniej ze zrozumieniem, z akceptacją, z szacunkiem podchodziło do różnych zachowań. To nie jest też tak, że wszyscy, nie wiem, krzyczą, biją, są agresywni, albo wszyscy są Einsteinami i specjalistami w matematyce. Wcale tak nie jest. To są różne mity, które nie mają nigdzie potwierdzenia. To tylko kilka przykładów było gdzieś wybranych i tym żyjemy. To są osoby, po których ani nie widać czegoś takiego, ani nie kopią, ani nie wydają dziwnych dźwięków, ani się nie ruszają w jakiś specyficzny sposób. Są czasami zwykłymi, przeciętnymi osobami. Czasami inaczej mówią. Jedyne, co z czym mają kłopot, są trzy takie czynniki, które składają się na to spektrum autyzmu, które jest wynikiem innego rozwoju, neurorozwoju, to jest to, że mają kłopot z nawiązaniem kontaktu, z utrzymaniem tego kontaktu i leciało mi z głowy. I trzeba otwierać głowy na to. Tak, i trzeba otwierać głowy na to, żeby przynajmniej zaakceptować taką osobę, albo nie zwracać jakiejś szczególnej uwagi, bo może jej to przeszkadzać i zmiany są niedobre dla takiej osoby.